Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego 5. modułu kursu Gospodarstwo rolne a agroturystyka. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Ocenę opłacalności bieżącej działalności turystycznej w gospodarstwie rolnym dokonuje się poprzez porównanie osiągniętych przychodów z ponoszonymi kosztami. W przypadku, gdy przychody ze sprzedaży produktów agroturystycznych zrównają się z poniesionymi kosztami całkowitymi na ich wytworzenie, mówi się o osiągnięciu przez gospodarstwo progu rentowności z działalności turystycznej. Działalność taka staje się wówczas opłacalna i zwiększa się zysk. Próg rentowności w działalności gospodarczej to punkt, w którym koszty są równe przychodom z działalności. Powyżej tego punktu firma osiąga zyski, poniżej zaś przynosi straty. Zysk stanowi nadwyżkę przychodów nad kosztami. Przychód ze sprzedaży to iloczyn średniej ceny sprzedaży usług produktów i liczby sprzedanych usług produktów. Źródłem przychodów w gospodarstwie agroturystycznym jest sprzedaż usług noclegowych, usług gastronomicznych, usług sportowo-rekreacyjnych, produktów rolnych. Przy niewielkich przychodach spowodowanych małą liczbą sprzedanych usług i produktów agroturystycznych, zwłaszcza w początkowej fazie funkcjonowania gospodarstwa, duży udział kosztów stałych powoduje, że gospodarstwo nie osiąga zysku. Jednym z warunków opłacalności jest prawidłowe ustalenie ceny usług i produktów oferowanych w gospodarstwie agroturystycznym. W kalkulacji ceny należy kierować się podstawowymi zasadami. Duży obrót razy niska marża równa się duży zysk. Cena może być tylko tak wysoka, jaką zechce zapłacić klient. Istnieją dwie metody ustalania cen towarów i usług. Metoda kosztowa. Do całkowitego kosztu jednostkowego danej usługi lub produktu dodaje się pewną kwotę zysku, narzutu. Metoda rynkowa. Cena ustalona w oparciu o analizę ceny konkurencji i analizę motywacji klientów. Osiągnięcie zysku wymaga dostosowania i korekty kosztów. Najczęściej cena pobytu w gospodarstwie agroturystycznym ma charakter pakietowy obejmujący nocleg z wyżywieniem oraz usługi sportowo-rekreacyjne. Specyfiką rynku agroturystycznego jest różnicowanie cen ze względu na sezon, czas pobytu gości, częstotliwość korzystania z usług, formę płatności, jakość usług. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.